Cześć, siemano, dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Jak wiecie, prowadzę vloga o fotografii. W związku z tym myślę, że słusznie założyłem, że nie powinienem wypowiadać się w tematach politycznych, bo nie jest to moja brocha. Niemniej jednak te tematy są mi w jakiś sposób bliskie. I mam wrażenie, że trochę strzelam sobie w kolano, bo mówiąc o Narodowym Święcie Niepodległości, nie da się niestety nie stanąć po żadnej ze stron, a moje stanowisko jest takie, że niestety obawiam się, że podpadnę wszystkim. No ale trudno. Posłuchajcie. Wyleję dzisiaj moje gorzkie żale na temat tego, jak w Polsce obchodzony jest Święto Niepodległości oraz pokażę wam moje zdjęcia z pamiętnego 11 listopada 2011 roku, kiedy to podpalono wozy TVN-u. Tak, byłem tam i widziałem tam dziwne rzeczy. Wtedy jeszcze z tego nie zdawałem sobie sprawy, z tego na co patrzę, ale dzisiaj przychodzą mi do głowy nowe wnioski w świetle faktów, które zostały tam wyświetlone. Jako, że ten temat jest polityczny, to chciałem się z nim wprosić do jakiegoś vlogera, który opowiada o tematach politycznych. Niestety zarówno Ator, jak i Wąski grzecznie powiedzieli mi, że nie chcą ze mną o tym gadać u siebie, no więc trudno, opowiem wam o tym tutaj. A na koniec czeka was praca domowa, dzięki której, mam nadzieję, stworzymy razem, wspólnie piękny obraz tego, w jaki sposób obchodzony jest ten dzień w całej Polsce. Bo jesteście w całej Polsce, a oprócz tego całe mnóstwo pytajników jest rozlokowanych również za granicą i mam nadzieję, że również wy pokażecie nam, jak to święto obchodzi Polonia, czyli nasi rodacy poza granicami naszego kraju. Sam jako uczestnik obchodzenia rocznic związanych z naszym krajem i narodem najchętniej biorę udział w obchodach 1 sierpnia, czyli rocznicy Powstania Warszawskiego, bo wtedy cała Warszawa, niezależnie od poglądów politycznych, o godzinie 17 staje na środku ulicy, czy gdzie w tej chwili się znajdują, by oddać cześć bohaterom w trakcie rozbrzmiewania syren przeciwlotniczych. I jest to piękne. Bardzo mi się podoba, że wtedy właśnie wtedy wszyscy są razem i nikt nie patrzy na to, jakie na co dzień ma poglądy polityczne. Zdarza mi się też uczestniczyć w uroczystościach na 27 września, w dniu kapitulacji Mokotowa. No i właśnie, kapitulacji. Powstanie warszawskie jest rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, ale niestety jest to kolejny raz świętowanie porażek. I to mnie boli, bo to jest moment, w którym rzeczywiście potrafimy się zjednoczyć. A Narodowe Święto Niepodległości, wbrew swojej nazwie, niestety mam wrażenie, że częściowo nas łączy, ale i częściowo nas dzieli. Bardzo mi brakuje tego, że nie ma jednej wspólnej imprezy, gdzie chociażby na ten jeden dzień zapominalibyśmy o tym, jak na co dzień szczują nas na siebie. Nie, tego dnia niestety też są podziały. Największą imprezą w Warszawie jest oczywiście Marsz Niepodległości, podczas którego wiele osób z was pójdzie robić zdjęcia. Jedni ten marsz bardzo lubią, inni nie. Mnie cieszy, że jest taka impreza, że ktoś chciał zorganizować coś, co zmieniło się w tak duże wydarzenie, ale smuci mnie to też, że idąc tam określamy się politycznie. No i czuję, że w tym momencie podpadam właśnie zwolennikom Marszu Niepodległości. Ale kiedy opowiem o tym, co tam widziałem w roku 2011 i jakie wnioski z tego wyciągam dziś, zapewne obrażą się też na mnie przeciwnicy tego marszu. Ale przede wszystkim jest to vlog o fotografii, więc nie mogę wam nie opowiedzieć o moich fotograficznych marzeniach i o moich fotograficznych przygodach. Jako młody adept fotografii reportażowej zawsze marzyłem o tym, żeby trafić gdzieś, gdzie się coś dzieje. Gdzieś, gdzie dzieje się coś złego. Gdzieś, gdzie dzieje się zadyma. Gdzie leje się krew. Marzyłem o tym, żeby wygrać WordPress Photo. Moim idolem był Robert Capa. Chciałem jechać na wojnę albo chociaż trafić na jakąś zadymę.
Na moje nieszczęście, choć właściwie oceniam to jako szczęście z perspektywy czasu, w Warszawie nigdy nie działo się nic złego. Jakiekolwiek demonstracje by się nie działy, a starałem się zawsze wybierać te, na których liczyłem na to, że się coś wydarzy. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale któregoś razu w Warszawie odbywał się szczyt grupy G z którymś tam numerkiem. Pamiętam, że tych grup jest kilka. W każdym razie spotykają się wtedy przywódcy ważnych krajów i dyskutują o tym, co się dzieje na świecie. W tym czasie demonstrują anarchiści. Anarchiści potrafią przyjeżdżać z różnych krajów i protestować przeciwko temu wydarzeniu. W innych krajach, w latach poprzedzających wydarzenie w Warszawie, były wielkie zadymy. Anarchiści, czy zwani przez innych alterglobalistami, niszczyli miasta, wybijając szyby kamieniami w różnych sklepach. No i ogólnie działa się rozwałka. Warszawa przygotowała się wtedy, obijając dyktą wszystkie duże sklepy. Wielki, jednopiętrowy McDonald's przy Sezamie wyglądał wtedy jak świąteczny prezent, ponieważ całego obudowano go dyktą. I wiecie co? Nic tego dnia się nie wydarzyło. Wybrałem się też kiedyś na paradę EuroPride, wielką manifestację środowisk LGBT, która raz do roku odbywa się w jakiejś europejskiej stolicy. Kiedy ta demonstracja odbywała się w Moskwie czy w Belgradzie, tam również były wielkie awantury. W Warszawie zjechało więc mnóstwo policji. I wiecie co? Tak naprawdę niespecjalnie była nikomu potrzebna, bo jak zwykle był spokój i cisza. Jako obywatel miasta stołecznego Warszawy bardzo cieszyłem się z tego, że jest spokojnie, ale jako fotograf, który szuka zadymy i który chce zrobić chwytające za serce, emocjonujące zdjęcia, czułem się mocno zawiedziony. Moje niechlubne marzenie związane z poszukiwaniem awantur ziściło się w końcu w roku 2011 w trakcie Marszu Niepodległości, kiedy to podpalono wozy TVN-u. Wreszcie doczekałem się jakiejś zadymy. I wiecie co? Prawie wtedy wymiękłem. Gdyby nie mój kolega, który był wtedy ze mną, kiedy zaczęło się wszystko dziać, podkuliłbym ogon i uciekał do domu. Tak, tak. Ale ten kumpel powiedział mi: stary, po to tu jesteśmy. Skoro już tu przyszliśmy robić zdjęcia, teraz jak się dzieje, nie ma bata. Nie uciekamy i robimy zdjęcia. I w ten właśnie oto sposób trafiłem na plac na Rozdrożu, kiedy to rozwiązano Marsz Niepodległości i kiedy działa się tam wielka awantura. Jak już chyba wspomniałem, nie byłem nigdy fanem Marszu Niepodległości z racji tego, jaka atmosfera na nim panuje. Nie panowała, tylko wręcz panuje. Zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób przychodzi tam tylko po to, żeby pomachać flagą, co jest dla mnie bardzo szczytne. Znaczy, ja to tak trywializuję, mówiąc pomachać flagą, ale mi się bardzo to podoba. Myślę, że nam tego brakuje. Amerykanie w lipcu zakładają swoje majtki w gwiazdy, odpalają fajerwerki i są razem, cieszą się. I okej, ja też się bardzo cieszę, kiedy my Polacy zbieramy się razem i machamy naszymi biało-czerwonymi flagami. To jest naprawdę piękne. Szkoda tylko, że nie potrafimy być wtedy razem. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy 11 listopada obchodzili radośnie, bo jest to święto niepodległości. Powinniśmy się wszyscy razem cieszyć. W tym czasie jednak Marsz Niepodległości idzie w takiej atmosferze bojowej. Z jednej strony jest tam radość z tego, że jesteśmy Polakami, jest radość z tego, że jesteśmy niepodlegli, ale gdzieś to wszystko chowa się. Jest tam takie poczucie takiej bojowości, takiej chęci do walki, wyszukiwania jakichś wrogów. I nie podoba mi się to. I w związku z tym, kiedy słyszałem takie hasła
Ojej, sprowokowali nas! Niedobrzy prowokatorzy nas prowokują do tego, żebyśmy zachowywali się nieładnie, żebyśmy wyrywali drzewka, żebyśmy palili wozy TVN-u, żebyśmy palili budki strażnicze pod rosyjską ambasadą. Za każdym razem, kiedy słyszałem takie gadanie, myślałem sobie, ojej, wy biedne misie, tak trudno jest was sprowokować, a ktoś tak bardzo się starał. Dlaczego tylko nikt nie jest w stanie sprowokować na przykład gejowej parady do tego, żeby dymiła na mieście? No i tak do tego podchodziłem, że to jest takie głupie usprawiedliwianie zadym. I kiedy widziałem palenie wozów TVN-u, przez myśl mi nawet nie przeszło, że to mogła być prowokacja. Myśl ta zmieniła się w dniu, w którym dowiedziałem się o tym, że budka pod rosyjską ambasadą, podpalona budka pod rosyjską ambasadą, to było działanie służb. No i cóż, brzmię teraz jak zwolennik teorii spiskowych, ale wystarczy zapoznać się z taśmami prawdy nagranymi w Sowa i Przyjaciele, gdzie właściwie całkiem wprost jest o tym powiedziane. I w tym momencie zreflektowałem się i przypomniałem sobie, co się działo na placu na Rozdrożu. A w mojej pamięci wyglądało to tak. Na placu na Rozdrożu, stojąc twarzą w stronę Pragi, to tak po lewej stronie stały trzy wozy transmisyjne. Polskie Radio, TVN i jeszcze jakiś jeden, nie pamiętam jaki. I oprócz tego jakiś kombiak TVN Meteo. W okolicy tych samochodów stał duży oddział policji. Tak ze 20-30 typów odzianych w takie policyjne zbroje i stojących w zwartym szeregu niczym rzymska jednostka bojowa z dawnych czasów. W tym momencie Marsz Niepodległości zaczynał przestawać być już marszem. Zaczynała atmosfera tam gęstnieć. Znikali ludzie, którzy przychodzili tam w towarzystwie rodzin z dziećmi, a coraz więcej było zamaskowanych młodzieńców w szalikach, no i też takich niezamaskowanych. W każdym razie coraz więcej tych ludzi, którzy wyglądali, jakby chcieli rozkręcać awanturę. Płonęły race, co było piękne do fotografowania, bo no cóż, tworzy ładny wizualnie efekt. No a atmosfera, jak mówiłem, gęstniała. Gęstniała również w pobliżu wspomnianych samochodów, ale dopóki stała tam policja, nic się nie działo. I w pewnym momencie ci policjanci odeszli. Odeszli na drugą stronę placu. Na drugą stronę trasy, która tam przebiega obok tego placu. I stali tak, że właściwie wspomniane wozy mieli w zasięgu wzroku. Ale byli daleko. W tym momencie zbiegli się tam uczestnicy marszu. Marszu, który już w tym momencie był rozwiązany ze względu na gęstniejącą atmosferę. I powoli, powoli zaczęli bujać wozem transmisyjnym TVN-u. Chwilę wcześniej odjechał wóz transmisyjny stacji, której właśnie nie pamiętam. Jeszcze chwilę później z kolei po tym wozie odjeżdżał wóz Polskiego Radia, który ktoś chciał rzucać kamieniem, ale ktoś inny powstrzymywał go krzycząc: to Polskie Radio! Polskie Radio, nie rzucaj! No ale kiedy odjechało Polskie Radio i tamten wóz, został wóz TVN-u i został wóz TVN Meteo, ten mały kombiak. Zgromadzona młodzież zabrała się ochoczo za bujanie tym wozem. Próbowali go na początku przerzucić. Patrzyłem na to trochę z zaciekawieniem, trochę z ekscytacją, że mam co fotografować, trochę z przestrachem, że zaraz ktoś mi da w ryja za to, że dokumentuję takie mocno nielegalne zgromadzenie i aktywności. Ale miałem też ubaw, bo miałem wrażenie, że nasi pokojowi demonstranci za chwilę sami zrobią sobie krzywdę, ponieważ kiedy bujali tym samochodem, jedni stali z jego lewej strony, drudzy stali z jego prawej strony i bujali nim pospołu. Spodziewałem się, że kiedy w końcu uda im się go przewrócić, przewróci on się na jedną z tych grup. Na ich szczęście przewrócić się go nie udało.
Kiedy już młodzieńcy zrozumieli, że przewracać się tego samochodu nie da, ktoś wybił szybę w szoferce, ktoś inny wrzucił do środka racę, potem ktoś wrzucił jeszcze jedną racę, potem ktoś wrzucił jeszcze chyba trzecią racę, a po pewnym czasie w związku z naładowaniem samochodu racami samochód zaczął płonąć. I wtedy nie rzuciło mi się to w oczy, wtedy o tym jakoś nie pomyślałem. Ale ten patrol policyjny, ten oddział policji, który tych samochodów wcześniej pilnował, cały czas stał mniej więcej w zasięgu wzroku. Tak przynajmniej wyglądało to w mojej pamięci. I w momencie, kiedy dowiedziałem się o ataku na budkę strażniczą, a właściwie o tym, że została ona sprowokowana przez służby, przypomniało mi się to. Przypomniało mi się to i zacząłem sobie myśleć, że cholera, chyba w tym wypadku było tak samo. I że chyba cała ta nawijka o tych prowokacjach ma jakiś sens. Ja wiem, że to brzmi jak teoria spiskowa, ale zbadajcie sobie ten temat, jeżeli się nim nie zajmowaliście jeszcze do tej pory. To naprawdę wygląda w ten sposób. Obszerny materiał na ten temat pod tytułem Historia jednego marszu, gdzie przedstawione są marsze z wielu lat, pojawia się teraz w karcie, więc zobaczcie go sobie później. A teraz pokażę Wam, jak wyglądały moje zdjęcia z tego dnia. A przynajmniej kilka z nich. Reportaż z wydarzenia to nie tylko zdjęcia najgorętszych akcji, to także detale, które o nim opowiadają. Pierwszym detalem, który znajduje się w moim materiale, to plakat kontrmanifestacji, której zadaniem było próba zatrzymania Marszu Niepodległości. Na następnym zdjęciu widzimy zwolenników Marszu Niepodległości, którzy zdejmują ze ściany jeden z takich plakatów, jak ten, który widzieliście przed chwilą na zdjęciu. Mam tutaj jeszcze zdjęcie obrazujące, jaki to był dzień, trochę w taki parodiowy sposób. Mamy tutaj datę 11.11.11, która po dokładniejszym przyjrzeniu okazuje się nie szyldem związanym ze świętem, tylko promocją w Cinema City. Zdjęcie udekorowane jest też mężczyzną trzymającym flagę. Kiedy zbliżałem się już do Placu Konstytucji, napotkałem wiele, można by powiedzieć, maszyn oblężniczych polskiej policji, no i którą jedną tu z nich możecie właśnie zobaczyć na tym zdjęciu. Zrobiłem też takie malownicze zdjęcie kordonu, uwaga, policjantek w strojach bojowych. Jak się przyjrzycie, zobaczycie, że tu stoją same kobiety. No i tak sobie malowniczo wpasowałem słońce w takie jedno tajemnicze miejsce. Lubię to zdjęcie. Kilka migawek z samego marszu, bardzo duża, ładna, biało-czerwona flaga, którą nieśli uczestnicy. Race odpalone pod pomnikiem Piłsudskiego, Kancelaria Rady Ministrów podświetlona w świąteczne barwy, a pod spodem przechodzący marsz. A tutaj zaczynają się już zdjęcia z placu na rozdrożu w momencie, kiedy rozwiązywana była demonstracja. Jeszcze jedno zdjęcie, które bardzo lubię. I to zdjęcie obrazuje, jak zmieniła się atmosfera w tym miejscu. Jak widać, policja na początku była jeszcze na miejscu. Tutaj mamy początek wspomnianego bujania wozem TVN-u oraz początek pożaru. Pożar rozwijał się coraz bardziej, fotografowie mieli używanie. I dopiero na koniec, kiedy było już niemal po wszystkim, na miejsce wróciła policja. Tutaj mamy człowieka wbijającego statyw w przednią szybę wozu TVN Meteo. Pyta.pl w tym czasie żartowała, że to pewnie dlatego, że była brzydka pogoda. Tutaj ktoś rzuca czymś w policjantów. No i policja podjeżdża z armatką wodną, troszeczkę polewając uczestników, troszeczkę gasząc samochody, a potem, dopiero wtedy, nastąpiło rozpędzanie tłumu. Tutaj udało mi się złapać moment, w którym raca leciała w policjantów, gaszenie wozu TVN Meteo. No i na sam koniec, wracając już, uchwyciłem takie zdjęcie przedstawiające tak jakby scenę po boku. Mamy tutaj policjantów,
biorąc ich udział w tej zadymie oraz jakichś eleganckich ludzi przyglądających się z okna restauracji czy jakiegoś innego spokojnego miejsca. Lubię takie zdjęcia, takie zderzenie dwóch światów. Cały czas nie jestem do końca przekonany, co o tym wszystkim myśleć, ale powiem wam, że kurczę, ja chyba jednak wierzę w to, co niektórzy ludzie nazywają teorią spiskową, czyli to, że te ataki były prowokowane przez służby. I trochę mnie to przeraża. I zwróćcie też uwagę, że od czasu, kiedy PiS doszedł do władzy, to nagle jakoś te zadymy na Marszu Niepodległości ustały. Może to przypadek, a może nie. Bardzo jestem ciekaw, co wydarzy się dzisiaj. Czy dzisiaj będzie się coś działo, czy dzisiaj będzie spokój. W przewidywaniach na dzisiejszy dzień trafiłem też na materiały ludzi, którzy twierdzą, że w tym roku może dojść do innych prowokacji. Prowokacji ze strony środowisk nacjonalistów ukraińskich. Podobno na marsz wybierają się ludzie, którzy mają zamiar maszerować wraz z uczestnikami marszu, ale trzymając flagi związane z UPA i innymi tego typu historiami. No i ma to być prowokacja, która ma pokazać, jacy to my Polacy jesteśmy źli i agresywni. Znowu nie wiem, czy to prawda, będę więc to oglądać z zaciekawieniem. Właściwie to z zaciekawieniem będę oglądać relacje. Bo tak jak mówiłem, mi brakuje święta, w którym po prostu razem, wesoło świętowalibyśmy niepodległość. Więc ja tego dnia nie idę na miasto. No po prostu nie. Nie wiem, czy nie będę żałować, że podzieliłem się z wami tymi moimi przemyśleniami na temat sytuacji politycznej, rozmaitych prowokacji i tak dalej. Ale mam jeszcze dla was pracę domową. Moja praca domowa jest apolityczna. Po prostu chciałbym was poprosić, żebyście sfotografowali obchody Święta Niepodległości w waszej miejscowości. Niezależnie od tego, czy mieszkacie w dużym mieście, czy w małej wiosce, podejrzewam, że w każdym miejscu w Polsce będzie jednak widać jakieś znaki związane z tym świętem. Czy to będą obchody, czy wywieszone na domach flagi, a może jakieś małe, prywatne inicjatywy. Pokażcie mi to, pokażcie to na swoich zdjęciach, tak żebyśmy razem, żebyście wy razem stworzyli obraz tego, jak w Polsce jest obchodzone to święto. Liczę też na pytajników zlokalizowanych za granicą. Jest nas za granicą bardzo dużo. Wierzę, że Polonia w różnych miejscach, tam gdzie jest dużo, również będzie za granicą świętować ten dzień. I pytajnicy zagraniczni, również na was liczę. Niezależnie od waszych poglądów politycznych. No tak, po prostu, pokażmy, jak to wszystko wyglądało. Zróbmy razem fajny reportaż. Wy zrobicie zdjęcia, wrzucajcie je na naszą grupę facebookową Pytajniki Fotografa pod post z tym filmem. Post z tym filmem, który właśnie oglądacie, przyczepię do tablicy i tam, jak zwykle, w komentarzach możecie wrzucać swoje prace domowe, a ja później na żywo zrobię przegląd tych zdjęć. Mam nadzieję, że uda nam się razem pokazać coś fajnego. Mam też nadzieję, że dzisiejszego dnia nie będzie żadnych ani prowokacji, ani niesprowokowanych awantur. Chciałbym, żebyśmy w końcu ten dzień świętowali tak jak należy. Tak jak robią to Amerykanie. No, głupio to brzmi, ale tak, to jest fajne. Ja bym chciał, żebyśmy się cieszyli. No dobrze, pytajnicy, życzę wam więc, żebyście zrobili świetne zdjęcia. Pamiętajcie o tym, żeby je wrzucać na grupę. Tak. Powtarzam się chyba znowu, ale dzisiaj znowu jadę bez scenariusza. Po prostu gadam do was od serca. Mam nadzieję, że nie przysporzę sobie też zbyt wielu wrogów tym, że pozwoliłem sobie pogadać troszeczkę nie o fotografii. No i tyle. Bądźmy dumni z naszego kraju. Róbmy fajne zdjęcia. Dokumentujmy naszą rzeczywistość. Cześć! No i znowu zapomniałem o jeszcze jednym. Jak zwykle, będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie skomentować ten film, także w tych ciężkich kwestiach politycznych,
I wiem, że nie wszyscy będziemy się ze sobą zgadzać, bo każdy ma swoją opinię. Tylko proszę Was, róbcie to grzecznie i kulturalnie, ok? Chciałbym, żebyśmy tutaj ładnie i grzecznie rozmawiali, a nie żebyśmy walczyli ze sobą nawzajem. Bo to nie jest dobre. I na pewno są ludzie, którzy chcą to prowokować. Nie dajmy się podzielić. Bądźmy razem. Cześć. Pytanie do Państwa. Co można zrobić po obejrzeniu odcinka Zapytaj Fotografa? Zostawić łapkę w górę. Zostawić łapkę w dół. Subskrybować. Skomentować. Udostępnić.